Cześć, to kolejny odcinek z cyklu Say Hello to USA i dzisiaj chciałabym opowiedzieć Wam o kolejnej ciekawej pomocy właśnie do nauki języka angielskiego, czyli o książce od wydawnictwa Edgard, angielski z ćwiczeniami Lost World Kevina Hadleya, czyli Zaginiony świat. Jeżeli jesteście ciekawi, to zachęcam do oglądania. Jak widzicie, dzisiaj jestem cała różowa, a to dlatego, że za oknem pada i chciałabym poprawić Wam nastrój. Jeżeli znajdujecie się na poziomie zaawansowania, powiedzmy A2, B1, czyli ponadpodstawowy, średnio zaawansowany, to myślę, że ta publikacja może Was zainteresować i dodatkowo myślę, że zainteresuje Was szczególnie, jeżeli powiedzmy jesteście uczniami gimnazjum czy początkowych klas szkoły średniej, ponieważ Lost World to powieść dla młodzieży. Poznajemy w niej historię pewnej dziewczyny, która mieszka w Anglii, ale niestety ze względu na pracę jej ojca musi przenieść się razem z całą swoją rodziną na Cypr. Tam poznaje pewnego chłopaka i razem odkrywają tajemnice właśnie tej niezwykłej wyspy. Jeżeli czujecie się zainteresowani fabułą, to bardzo dobrze, bo Kevin Hadley napisał tę powieść w taki sposób, że nie będzie sprawiała Wam jakichś większych problemów, jest dostosowana do waszego poziomu zaawansowania. Została podzielona na rozdziały. Co dwa rozdziały znajdziecie specjalne ćwiczenia, dzięki którym będziecie mogli przećwiczyć czytanie ze zrozumieniem, poznać wiele nowych słówek oraz poćwiczyć Waszą gramatykę. Powiem Wam, że jeżeli chodzi akurat o to, to tego się nie spodziewałam. Myślałam, że w tej książce znajdę tylko właśnie takie ćwiczenia na czytanie ze zrozumieniem, słownictwo. A tutaj proszę bardzo, można też poćwiczyć gramatykę. Każdy z tych rozdziałów został opatrzony na marginesie, zaraz obok tekstu macie taki mini słowniczek. Słowa w tekście zostały też odpowiednio podkreślone, więc jeżeli coś będzie sprawiało Wam problem, to istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że znajdzie właśnie się w tym słowniczku obok danego fragmentu. W tych fragmentach zostały również podkreślone czasami pewne konstrukcje gramatyczne, które mogą Was zainteresować. Wszystko to jest takie naprawdę interesujące. Nie spodziewałam się, że taka prosta powieść po angielsku może tak wciągnąć. Ja jestem na trochę wyższym poziomie zaawansowania, jeżeli chodzi o język angielski, a mimo tego przy powieści Lost World naprawdę świetnie się bawiłam, nie nudziłam się. Historia może i była dość przewidywalna, ale czytało się ją nadzwyczaj dobrze, więc oprócz tego, że będziecie mogli poćwiczyć Wasze słownictwo, będziecie się też świetnie bawić. W książce znajdziecie ponad 80 różnych ćwiczeń. Tutaj powinny pojawić się teraz jakieś zrzuty z tej książki, więc jeżeli jesteście ciekawi, to po prostu możecie sobie zatrzymać teraz je i przyglądnąć się tym ćwiczeniom z bliska. Czytaj opowieść, rozwiązuj ćwiczenia i zapomnij, że uczysz się języka angielskiego. Tak brzmi właśnie takie hasło reklamowe na okładce tej książki. I rzeczywiście coś w tym jest, bo dzięki temu, że czytamy powieść, nawet nie zorientujecie się, że tak naprawdę szlifujecie swój język angielski. Jest to bardzo przyjemny sposób, więc jeżeli macie już dość tych wszystkich repetytoriów do nauki języka angielskiego i innych nudnych ćwiczeń, to myślę, że ta pozycja jest dla Was jak najbardziej wskazana, może być absolutnym strzałem w dziesiątkę. Oczywiście na końcu książki znajdziecie klucz z odpowiedziami do poszczególnych zadań, więc nie musicie martwić się, że nie będziecie wiedzieli, czy dane zadanie zrobiliście dobrze czy źle. Na końcu znajduje się również taki mini słowniczek, dodatkowo znajdują się w nim słowa, które wcześniej nie zostały jakoś wyszczególnione, pogrubione, oraz oczywiście te, które zostały wcześniej pogrubione, więc macie je wszystkie tam zgromadzone z tyłu, możecie też je po prostu przyswajać z takiej fajnie skonstruowanej listy. No i co, ja już się nie rozgaduję, bo jeżeli jesteście zainteresowani, to zachęcam Was jak najbardziej do zakupu tej książki. Moim zdaniem to świetna alternatywa dla takich nudnych metod nauki języka angielskiego. No a jeżeli nie jesteście zainteresowani, no to ja już nic nie zrobię. Mogę tylko sprzedać Wam kilka takich pomysłów, które sprawdzają się u mnie. Ja na przykład bardzo lubię oglądać filmiki na YouTubie po angielsku. Bardzo często oglądam filmiki poświęcone książkom, ale nie tylko, bo właściwie przecież możecie tam znaleźć filmiki o wszystkim, co tylko Was interesuje. Trwają po kilka minut i
naprawdę można się osłuchać wtedy z takim żywym językiem angielskim. Jeżeli czujecie się na siłach, to możecie również pooglądać seriale. Ja bardzo lubię oglądać seriale w oryginale. Czasami dodaję sobie do tego angielskie napisy, bo wiecie, czasami aktorzy coś tam mamrają sobie pod nosem i nie zawsze wszystko słychać. Ja już się z Wami żegnam, nie zabieram Wam więcej czasu. Mam nadzieję, że zachęciłam Was do przeczytania i do spróbowania swoich sił w języku angielskim razem z książką z serii Angielski z ćwiczeniami Lost World. Ta książka trafiła do mnie zupełnie przypadkiem, bo nie spodziewałam się, że trafi właśnie w moje ręce i jestem z niej bardzo zadowolona. Poznałam trochę nowych słówek, bo mimo tego, że jest to poziom A2, B1, to jednak zawsze trafi się tam jakieś słowo, którego nie znamy, a zresztą bardzo, myślę, fajnie jest od czasu do czasu poczytać coś w języku angielskim. Teraz już naprawdę się z Wami żegnam, jestem straszna, wiem, rozgaduję się. Do zobaczenia po prostu kolejnym razem. Pa, pa!